Teraz wysłuchasz prośby Ewy. Bardzo proszę o pomoc u mojej córki Magdaleny. 37 lat, pół roku temu wykryto nowotwór piersi. Jest to bardzo, bardzo złośliwa jego odmiana. W tej chwili są już przerzuty na wątrobę, kręgosłup i węzły chłonne. Na początku nie wyglądało to tak tragicznie i lekarze zastosowali nieodpowiednią chemię. Teraz otrzymuje najsilniejszą chemię. Ale rokowania są trudne do przewidzenia. Jestem zrozpaczona. Wiem, że być może taki był jej plan przedurodzeniowy i śmierć jest iluzją. Ale ona ma małe dziecko, 6 lat. Córka walczy i nie poddaje się. Nie wiem, czy jest jeszcze szansa na poprawę jej zdrowia i czy byłaby szansa, aby Kasia w sesji oczyszczającej mogła to sprawdzić i ewentualnie usunąć to świństwo, przepraszam za określenie, i co jest tego przyczyną. Córka zawsze dbała o swoje zdrowie. Nie wiem, co jeszcze napisać, dalsze rozpisywanie się chyba nie ma sensu. Dobrze. W takim razie teraz ja na stół operacyjny kładę Magdalenę, córkę Ewy. Teraz daję ci takie specjalne okulary, przed którymi nikt ani nic się nie ukryje. Dostrajam je. Teraz daję ci taką pełną wiedzę i moc chirurga fantomowego na wszystkich poziomach z całego istnienia. I teraz zobacz, gdzie skumulowała się choroba. W którym miejscu jest ten punkt, sedno tej choroby. W którym miejscu? To jest taka sieć. Sieć, która się ciągnie od pach przez klatkę piersiową aż niżej tam do organu. Dobrze. Weź teraz Iza, chwyć za tą sieć i obok ciebie stoi taki motek specjalny i nawiń na ten motek i kręć tym motkiem i ściągnij całą sieć, całą chorobę, całego raka ściągnij na ten motek. I jak już ściągniesz wszystko z całego ciała, z wszystkich zmysłów, z całego jej istnienia, nawiniesz go, to wtedy im powiedz. Ja teraz taki worek foliowy trzymam, stoję koło ciebie, weź ten motek, zdejmij i włóż do tego worka foliowego. On jest z ciemnej materii i wszystko, co do niego się włoży, już nie ma wyjścia. To mam wrażenie, że próbowałby skoczyć. To nie, on sam może próbować. Włożyłaś go do środka, wszystko, co się do worka dostaje, nie ma prawa wyjścia. Ja zamykam ten worek, plombuję i koniec. To jest wszystko. Wysyłam teraz do słoneczka. Słoneczko to spala, to nie istnieje i nigdy istnieć nie będzie. A Magdalena od tego jest wolna na wszystkich poziomach. Ja teraz doprowadzam do niej najczystszą jej energię z całego istnienia. Wzmacniam tą energię 1000 biliardów krotnie raz. Ona jest bardzo zagęszczona i ona teraz w formie takiej wiązki gęstej materii, czystej gęstej materii białego światła wchodzi przez czakrę korony do jej wnętrza i odbudowuje wszystkie zniszczone struktury. Odbudowuje według kodu matrycy pierwotnej. Absolutnie wszystko odbudowuje. Wszystkie organy, wszystkie komórki, całą aurę, meridiany, całą energetykę, wszystkie zmysły i ciała. Jak już odbuduje wszystko, wtedy im powiedz. Skorupa, tak jakby na nowo wyszła. Na nowo się urodziła.
Bardzo dobrze. Już się proces zakończył? Tak, ona jest teraz światło. Bardzo dobrze. Teraz ja ci włączam taki odkurzacz, daję, pozbieraj to wszystko, co z niej odpadło. Absolutnie oczyść całą jej przestrzeń dookoła. Potrzebuję jeszcze więcej mocy, bo to jest takie... Dobrze, ja miliardkrotnie jeszcze mocy dostarczam. Cały czas ta moc płynie. Ja ją zwiększam. Co sekundę zwiększam jeszcze 100-krotnie, 1000-krotnie, 1000-krotnie. Płynie energia z całego istnienia. Najczystsza, najpiękniejsza energia. I ona płynie i cały czas ją odbudowuje. Ona rośnie. Teraz coraz większa staje się, coraz mocniejsza, potężniejsza. Dobrze. Ja teraz biorę, wyciągam wkład z tego odkurzacza, plombuję go, zanoszę do słoneczka. Słoneczko to ostatecznie spala, to nie istnieje, nigdy istnieć nie będzie. A Magdalena jest absolutnie czysta, wolna, zdrowa na zawsze. Teraz ja przenoszę ciebie do tego czasu, kiedy ten program tej choroby zaistniał w Magdalenie. Obojętnie w którym to życiu było. Jesteś tam, powiedz mi, co to za zdarzenie? Kim Magdalena jest? Co robi? Czym się zajmuje? Co się wydarza, że powstaje program tej choroby? Pierwszy, na samym początku. Do tego brzydkiego zielonego z czerwonymi oczami. Taki gad, taki stwór. Dobrze, zapytaj się go, kim jesteś? Kim jesteś? Mój brak szacunku. Dobrze. Zapytaj się tego stwórka, czy on chce pomocy. Chce, żeby go oczyścić, wypełnić go taką czystą energią, oczyścić go z tych wszystkich żali, bóli tego programu, żeby stał się czysty i wolny. Mówię, że nie potrzebuję tego. Dlaczego? Bo on jest silny. Aha. No dobrze. Nie potrzebujesz tego, ale ponieważ ty masz ten program w sobie destrukcyjny, to ten program będziesz rozsiewał cały czas i będziesz szkodził. Powiedz mi, czy ty chcesz szkodzić komuś? A wiesz, że jest takie powiedzenie, nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Jeżeli będziesz szkodził Magdalenie, to kiedyś ten program się odwróci przeciwko tobie i tobie będzie szkodził. Chciałbyś, żeby tobie ten program kiedykolwiek szkodził? A, uparty jesteś. Jesteś taki pewny siebie, że tobie ten program nigdy nie zaszkodzi? To takie jest przekonanie, że... Dobrze, w takim razie zrobimy inaczej. Chciałem po dobroci ci pomóc oczyścić, ale skoro nie chcesz, stoi teraz dusza Magdaleny. Zapytaj się i za duszy Magdaleny, czy dusza Magdaleny jest zadowolona z tego oczyszczenia, z tej choroby, z wszystkich pozostałości? Muszę już była tak osobiona, że... Czy dusza potrzebuje pomocy oczyszczenia? Tak. Ja przenoszę duszę do słoneczka, oczyszczam ją całkowicie. Słoneczko całą mocą oczyszcza duszę do zera. Od razu spala to wszystko, to nie istnieje, dusza tu wraca. Ja podłączam do niej najczystszą energię z istnienia, ona wpływa przez czakrę korony, wypełnia duszę, dusza rośnie coraz bardziej, staje się tak wielka jak Magdalena i tak czysta i tak pełna energii. Są obydwie teraz wielkimi postaciami czystymi, o czystym, pięknym świetle i energetyce. Zapytaj się duszy, czy teraz jest wszystko dobrze. Dobrze. Duszo, ja mam do ciebie pytanie, czy mamy usunąć tego paszkwila, żeby więcej nigdy już nie szkodził Magdalenie i tobie? Mówię, że tak. Na mocy wolnej woli, duszo twojej, teraz i zajadaje ci potężną moc, chwytasz tego paszkwila, nie chciał porozumienia, dajesz go do słoneczka, słoneczko go przyjmuje, zjada,
i na twoich oczach spala go. On nie istnieje, nigdy istniał nie będzie. Razem z jego programami, z tym wszystkim, co z nim jest związane. To już nie istnieje. Ja teraz odłączam wszystkie połączenia od Magdaleny, od jej córki, od mamy jej. Wszystko teraz idzie do słoneczka, słoneczko ostatecznie to spala, to nie istnieje, nigdy istnieć będzie, a oni są wolni od tego. Zapytaj się duszy, czy teraz jest wszystko dobrze. Taka radosna. Dobrze. Dobrze. Dobrze, teraz stoi córeczka Magdaleny przy niej. Zapytaj się córeczki, czy jest wszystko dobrze. Smutna jest. Zapytaj się, dlaczego jesteś smutna? Widzi, że mama cierpiała. Tak, ale mama już jest zdrowa, już nie będzie cierpiała. Coś tak się mocno przytula do mamy, bo się boi stracić. Dobrze. Powiedz mi, czy chcesz, żeby ciebie też oczyścić, wzmocnić, żebyś czuła się taka mocna, pewna, bo mama już jest zdrowa i już będzie zdrowa i dalej będziecie razem. Czy chcesz, żeby ci pomóc? Dobrze, ja teraz przenoszę ciebie do słoneczka. Słoneczko całą mocą oczyszcza ciebie z tych wszystkich lęków, strachów, tego wszystkiego. Oczyszcza cię do zera. I od razu to wszystko spala. Ty wracasz tu jako czysta, wolna, spokojna, pełna miłości, spokoju. I już wiesz, że mama jest zdrowa i tak już zawsze będzie. Dobrze. W takim razie Magdalena bierze swoją córeczkę za rękę, wracają do swego życia, do swojej zabawy jako czyste, wolne i zdrowe. Ja kasuję całą przestrzeń ich z jakichkolwiek zapisów, jakichkolwiek fantomów, jakichkolwiek śladów. To wszystko już nie istnieje. Wymiatam to wszystko ostatecznie do słoneczka, słoneczko to spala, a one są wolne od tego na zawsze. Pa, pa, wszystkiego najlepszego. Teraz na stole kładę Ewę, mamę Magdaleny. Zaraz ją zdiagnozujesz, co jest, a teraz wysłuchaj, co tu mama pisze. To znowu ja, Ewa. Leszku, bardzo przepraszam, ale jeżeli jeszcze mogę jeszcze prosić o siebie. Zupełnie o tym zapomniałam. W maju u mnie wykryto, że mam kamień w woreczku żółciowym. Czy można byłoby go usunąć? Wiem, że to drobiazg w porównaniu do choroby mojej córki, ale nie chciałabym pozbyć się woreczka żółciowego, no i muszę być zdrowa i sprawna dla córki. Mam nadzieję, zdążyłam. Pozdrawiam serdecznie, jesteście balsamem dla mojej duszy. Super. Czyli twierdzi, że ma kamień na woreczku. Ja teraz daję ci takie specjalne okulary, dostrajam je i ty teraz bardzo, bardzo wyraźnie wszystko widzisz. Zobacz, czy jest idealnie czysty woreczek, czy ma jakieś kamienie? Jaka jest sytuacja? On jest zabrudzony, zabrudzony martwieniami. Dobrze. Ja teraz stawiam taką miskę specjalną i w tej misce jest woda o strukturze kryształu ciekłego, która rozpuszcza wszystko. Wszystko rozpuszcza to, co jest niezwiązane z czystym ciałem Ewy. Bierzesz teraz woreczek, wymontowujesz, wsadzasz do tej wody, otwierasz go na lewą stronę i wypłukujesz wszystko z niej. Wypłucz wszystko z tego woreczka, usuń wszystkie brudy jakiekolwiek, wszystko co tam jest. Wypłucz go, żeby on był czysty, taki świetlisty. Dobrze. Weź teraz, przytrzymaj woreczek w powietrzu, ja biorę wodę, wylewam do Matki Ziemi, Matka Ziemia to zjada, wszystko. To już nie istnieje i nigdy istnieć nie będzie. Znowu stawiam tą miskę, znowu nalewam czystą wodą o strukturze kryształu, zwiększam moc jeszcze miliardkrotnie i jeszcze raz włóż do tej wody. Ta woda oczyszcza, regeneruje, naprawia, uzdrawia na wszystkich poziomach. Już jest czysta. Super, teraz go weź, zamontuj go w to samo miejsce, podłącz merydiany, nadi płynie i już wszystko przyjmuje funkcję i wszystko funkcjonuje. Ja wodę wylewam z powrotem do Matki Ziemi. Matka Ziemia to zjada, spala, to nie istnieje i już jest po wszystkim. A Ewa od tego wolna jest całkowicie. Dobrze.
W takim razie wszystkiego najlepszego. Cześć, papa. Dobrze. Teraz mamy Irenę. Irena, lat 60. Leszku, odpowiedz na e-maila. Otrzymałam, dziękuję, ale ja nie mogę wejść w hipnozę. Bardzo proszę o oczyszczenie poza wprowadzeniem mnie w hipnozę. Bardzo chcę przyjechać do Makowa latem albo jesienią ze względu na moje finanse. Pracuję na umowie śmieciowej, więc muszę uzbierać. W Makowie chcę się nauczyć chodzić w hipnozę i doświadczyć tego. Za późno odczytałam wiadomość, aby szybko odpisać, bo sama nie potrafię poruszać się w internecie i muszę prosić o pomoc osobę drugą. Nie posiadam laptopa i nie mogę wejść w hipnozę. Bardzo proszę Ciebie, Leszku i Kasię, o oczyszczenie mnie bez mojego udziału wejścia w hipnozę. Jak można to moje oczyszczenie opublikować w internecie? Bo chciałabym wiedzieć, kto lub co powiedziało mi w mojej głowie takie zdanie: w tym roku umrzesz, kto się za tym kryje i komu na tym tak zależy. Czy to zejdzie, czy jakiś paszkwil? Dlaczego? Leszku, bardzo proszę Ciebie o szybką pomoc. I z góry bardzo dziękuję za pomoc. Irena. Słuchaj, tu chodzi o to, że Irena ma właśnie taki problem, że usłyszała taki głos, który jej powiedział, że w tym roku umrzesz. Nie wiadomo, co to jest, skąd to było, co ona odebrała. Więc teraz jest przed tobą ta istota, ktoś, to coś, co powiedziało te słowa. I kto to jest? Gdzieś jest taki cień, taki jakby lęk. Dobrze. Tak przed śmiercią. Rozumiem, dobrze. Zapytaj się tego cienia, lęku. Kim jesteś? To jest program. Dobrze. A kiedy powstałeś? Co było powodem, że powstałeś? Skąd się wziąłeś? Jakaś taka zasłyszana informacja. A, zasłyszana informacja. Czy to czasem nie był jakiś zegar śmierci? No coś w tym rodzaju. No, ludzie lubią takie pierdoły słuchać, a później to się włącza podświadomie. Dobrze. Ja teraz przenoszę ciebie, Iza, i ten cień do tego momentu, w którym to zaistniało, w którym on powstał. I powiedz mi, kim jest Irena, gdzie jest i co się dzieje. Tak jakby była świadkiem czyjejś śmierci. Aha. Starszej osoby. Aha, rozumiem, dobrze. Zapytaj się Ireny, czy ona chce skasować to, żeby to się nie wydarzyło i żeby ten program nie powstał w niej. Tak. Dobrze. W takim razie ona jest teraz w tej sytuacji, ale w tym momencie akurat ktoś do niej coś mówi i ona nie słyszy tego. Nie usłyszała tego, co tam się wydarzyło w sprawie tej śmierci i nie powstaje ten zapis w niej. I automatycznie teraz on schodzi z jej wszystkich zmysłów i wszystkich ciał. Do słoneczka, słoneczko to spala, ostatecznie to nie istnieje i nigdy istnieć nie będzie. A Irena jest od tego wolna. I teraz zobacz jeszcze raz, jak wygląda teraz ten cień. No tak jakby na czarno była jeszcze ubrana. Irena? Tak. Dobrze. To teraz w takim razie znowu przenoszę cię do takiego momentu, w którym zaistniał ten program. Dokładnie w tym momencie, w którym zaistniał. I przenoszę was tam, w to miejsce. I teraz... Gdzie Irena jest i co się wydarza? Ona jest dzieckiem. I tak jakby nad zwłokami mamy leżała. Jest bezsilna. Aha. I wtedy powstaje taki program? Aha. Dobrze. W takim razie zapytaj się, czy ona chce, żeby coś zrobić, żeby to się nie wydarzyło. Tak, chcę. Dobrze. W takim razie ja wycofuję w czasie wszystko i w tym momencie, gdy jej mama umiera, jej nie ma w domu. Nie ma w domu, jest na przykład u cioci i tam jest nieświadoma jako dziecko tego, co to jest śmierć, ponieważ mama se umiera, wszystko się normalnie odbywa, ją to nie dotyczy, gdzieś to bokiem przechodzi i ona jest spokojna, a ja wymazuję wszystkie te zapisy z tym związane, ponieważ nie brała w tym udział, więc to wszystko jest nieważne. I zdejmuje z jej wszystkich zmysłów i ciał do słoneczka. Słoneczko to spala, to nie istnieje, nigdy istnieć nie będzie, ona od tego jest wolna. I teraz zobacz, jak teraz ona wygląda.
Dobrze. Czy jeszcze są na niej jakieś ślady, coś, co jest do oczyszczenia i uwolnienia? Jeszcze taka warstwa, jeszcze coś takiego szarego. Dobrze, ja teraz i za ciebie przenoszę i ją do tego momentu, kiedy właśnie to, co widzisz, zaistniało. Obojętnie w którym życiu i jesteście tam, kim jest Irena i co się dzieje? Teraz tak jakby karoca jechała. I tak jakby był jakiś napad. I co się dzieje? Oni zostali zaatakowani. Tak? Ktoś z lasu jakby wyskoczył i niestety wszyscy potracili życie. Aha, dobrze. W związku z tym powstał jakiś taki lęk i strach przed niebezpieczeństwem. Dobrze. To teraz zrobimy coś takiego, zrobimy dla całej tej grupy. Wszystkie te duszyczki stoją i ja ich się teraz pytam, czy oni chcą się od tego uwolnić, od tego zapisu. Tak. Dobrze. Ja teraz biorę Irenę i te wszystkie istoty, które w tym brały udział, zanoszę do słoneczka. Słoneczko całą mocą oczyszcza ich absolutnie z wszystkich zapisów, wszystkich doznań, emocji, bólu, strachu, lęku. Całkowicie to z nich zdejmuje, spala od razu, to nie istnieje, a oni wracają z powrotem już całkiem wolni od tego. Zostaje im tylko doświadczenie, ale już są od tego wolni. I jak Irena teraz wygląda? Teraz emanuje blaskiem. Pięknie. Dobrze, teraz stoi przed tobą jej dusza. Zapytaj się ją, czy jest zadowolona, szczęśliwa z tego powodu. Teraz tak. Dobrze, czy dusza potrzebuje też pomocy, czy nie? Oczyszczenia. Dobrze, w takim razie duszę też wysyłam do słoneczka. Słoneczko całą mocą ją oczyszcza, całkowicie do zera. Ona wraca tutaj już całkowicie czysta. Słoneczko spala to, wszystkie karmy, brudy, to nie istnieje, nigdy istnieć nie będzie. Ja do duszy doprowadzam czystą energię jej własną z istnienia, z takim białym światem, rośnie, wypełnia ją i stają się z Ireną jednej wielkości. Duże, wielkie, czyste, absolutnie emanujące czystym, pięknym światłem istoty. Teraz ich połączam i są jednością i wszystkiego najlepszego. Cześć, papa. Teraz stawiam taką klatkę w naszej apteczce. I do niej wkładam Anetę, córkę Krystyny. I włączam specjalny program taki. I daję mu potężną moc. I on ściąga wszystko, co jest Anety i nie Anety. Całe jej otoczenie i całe jej istnienie. Z wszystkimi powiązaniami, połączeniami, z wszystkimi istotami, z którymi ma jakiekolwiek kontakty. Pokończone, niepokończone, cała karma, wszystkie emocje, wszystkie byty, klątwy, choroby, wszystko dokładnie ten program wciąga do klatki razem z Anetą. Co tam leci do środka? Sporo tego wylatywało. Tak? Tak nawet, że miałam wrażenie, że to jest tak coś w formie, co przypominało jakby takie puszyste kołdry, które nie chciały się wręcz wcisnąć tej klatki, ale w momencie, kiedy wszedłem, ta siła taka stąca, leciało szybko. Tak, bardzo dobrze. Już wszystko jest w środku, z całej przestrzeni, wszystko, tak, co jest jej i nie jej. Dobrze. To wszystko wchodzi, ja zamykam klatkę. Przykrywam taką folią czarną specjalną, przez którą nic nie może się przedostać, tylko czyste istnienie Anety. Teraz podaję rękę, niech ona wyjdzie stamtąd, jako czyste światło. Już weszło. Dobrze, ja teraz doprowadzam do niej jej czystą energię własną z istnienia, to jest białe światło i taka srebrzysta energia. Ja wzmacniam to światło i tą energię jeszcze milionkrotnie. One wchodzą przez czakrę korony do jej wnętrza, resetują jej pamięć, ciało i wypełnia ta energia i światło całe jej wnętrze, oczyszcza ją. Ona rośnie teraz, jest coraz większa, teraz jest 10 razy większa od tego wszystkiego, co jest tam w tej klatce. Ona się czuje taka mocna, pełna,
pewna siebie. I zapytaj się ją, czy ona chce, żebyśmy to dali do słoneczka i spalili. Chcę bardzo. Dobrze, ja mam lepszy pomysł. Niech ona sama teraz weźmie tą klatkę, zanosi ją do słoneczka, słoneczko przyjmuje od niej i na jej oczach zjada, spala, to nie istnieje, nigdy z niej się będzie, ona jest wolna od tego już na wieki. Zapytaj się jej, jak się czuje. Dostała takiego kopa energetycznego. Jak zacząłeś puszczać energię, to ta energia po prostu tak jakby tej energii nie miała i teraz po prostu tak świeci. Super. Zastrzyk energii dostała. Dobrze. Dobrze. W takim razie teraz ja teraz przenoszę ją i ciebie na środek oceanu i teraz będziemy robili oczyszczanie od karmy rodowej. Zapytaj się, czy ona chce się uwolnić od karmy rodowej. Chce. Tak, ale też, czy chce się uwolnić od karmy związanej z mężem, z dziećmi, ze znajomymi, przyjaciółmi, z wszystkimi tymi istotami, z którymi kiedykolwiek miała do czynienia, o których wie, nie wie, a nawet o tych, których już zapomniała. Dobrze, bardzo chcę. Dobrze. Na mocy jej wolnej woli ja teraz wzywam wszystkie istoty, które są z nią jakkolwiek związane i wszyscy, dokładnie wszyscy są dookoła niej. Powiedz, jak dużo tych osób jest? Mnóstwo. Dobrze. Ponieważ Aneta powiedziała, że chce się od nich uwolnić, ja teraz mam takie pytanie do nich. Czy oni też chcą się uwolnić z tej karmy, z tych powiązań, tak jak Aneta, czy nie? Też chcą. Chcą. No to dobrze. W takim razie biorę Anetę i wszystkie te istoty, wszystkie absolutnie, całe te rody, od strony mamy i taty, rodzeństwo i tych wszystkich znajomych, przyjaciół i wszystkich absolutnie zanoszę do centralnego słoneczka. Razem z nią centralne słoneczko oczyszcza ich całkowicie do zera i między nimi stawia taką pancerną szybę. I teraz oni wszyscy, ja chcę, żeby się przyjrzeli temu, co to jest ta karma, co z nich zeszło. I w ten sposób teraz oni się wszyscy budzą i do nich dociera świadomość właśnie tego, jak bardzo byli zanieczyszczeni. Właśnie lęki, jakiejś zależności. Tak jest. Dobrze. W takim razie teraz ona wraca pierwsza na środek tego oceanu w to same miejsce. Staje za nią rodzeństwo, rodzice, dziadkowie, babciowie, całe rody. I wszyscy znajomi, mąż, dzieci i ich też męża, całe rody i wszystkie dzieci, ich dzieci i wszyscy znajomi i wszystkie istoty, z którymi miała kiedykolwiek do czynienia. Wszyscy wracają z powrotem, już jako czyste, wolne istoty na środku tego oceanu. Teraz wszyscy patrzą na słoneczko, słoneczko to wszystko spala tą karmę, ona nie istnieje, nigdy istnieć nie będzie, nigdy nie istniała, a oni są wolni na wieki. Teraz odłączam od niej wszystkie połączenia, powiązania karmiczne, o których wie, nie wie, a nawet o tych, których się nigdy nie miała dowiedzieć. Absolutnie wszystkie, z którymi była powiązana z kimkolwiek i czymkolwiek. I tak samo robię ze wszystkimi tymi istotami. Od wszystkich odłączam i nad nimi jest taka chmura połączeń tych karmicznych. Jak duża ta chmura jest, Iza? Bardzo dużo. No i proszę bardzo. Teraz to wszystko kieruję do słoneczka. Słoneczko to zjada, spala. To wszystko nie istnieje. A oni od tego wszystkiego są wolni na wieki. Teraz wzywam przewodników duchowych, przybywają i odprowadzają ich wszystkich do światów, do których należą, w których żyją, bytują, obojętnie gdzie. I wszyscy poszli. Wszyscy poszli, czy ktoś został? Myślę, że córka została. Córka, dobrze, to teraz zapytaj się córki, dlaczego została? Dlaczego zostałaś? No, myślę, chcę się przytulić do mamy i chcę przeprosić. O, bardzo ładnie z twojej strony, dobrze. To przytulcie się, porozmawiajcie sobie, wybaczcie, pogódźcie się i już, żebyście byli dla siebie bardzo dobrzy,
i żebyście nie robili sobie żadnych problemów. To jest bardzo ważne. Fajnie się przytuliło. Dobrze. I teraz już córeczka wraca do siebie. Czy jeszcze ktoś został, czy wszyscy poszli? Wszyscy poszli. Dobrze. Teraz ja się zapytam Anety, czy ona chce uwolnić od własnej, prywatnej karmy? Tak. Dobrze, znowu zanurzam ją teraz pod to lustro wody, na same dno. Na same dno daję ją tak, że jest tylko parę centymetrów od dna, żeby wszystkich pokładów, wszystkich istnień, wszystkich swoich poziomów została oczyszczona do zera. Włączam specjalny program dla niej, który ją oczyszcza całkowicie. Wzywam wszystkie jej części duszy, przybywają i jest pełne oczyszczenie. Jak już Iza zobaczy, że ona będzie całkowicie czysta, przeźroczysta, wtedy im powiedz. Już jest przeźroczysta. Dobrze. Ją i wszystkie części duszy wynurzam na to lustro wody, na tą taflę, stoją na wierzchu. A woda spala ostatecznie to wszystko, co w niej zostało, tego już nie ma i nigdy nie będzie. Oni są od tego wolni na wieki. Teraz dusze jej odchodzą już do światu, w której żyją, bytują. A ona jak wygląda? Pięknie, przezroczyste. Dobrze. W takim razie teraz po lewej stronie stoi jej dusza. Zapytaj się duszy, czy chce z nią połączenia. Po prawej stronie stoi jej bliźniaczy płomień. Też zapytaj się, czy chce połączenia. Tak, widzę, że jest taki wzruszony. Dobrze. Na mocy wolnej woli ja ich połączam i są jednością. Co się dzieje? Tak jakby się połączyły, tak jakby. Dobrze. Teraz zapytaj się Anety, czy ona chce, żeby jej zrobić defragmentację w krysztale. Dobrze. W takim razie ją teraz zanoszę do kryształu, ustawiam w centralnym miejscu i włączam specjalny program do defragmentacji dla niej. Czyli ten program usunie wszystkie programy, które się dublują, które są uszkodzone, a z matrycy pierwotnej pobierze programy czyste, nieskażone, wstawi w odpowiednie na to miejsce. I później według kodu matrycy pierwotnej ustawi wszystkie programy na swoim miejscu, tak jak było na początku. Ja włączam na full i teraz dzieje się. Powiedz, co się dzieje? Tak, przychodzi na myśl, że taki miał jakby program, ale nie wiem, czy autodestrukcja. Coś takiego, że właśnie na nią jest tego określić autodestrukcja. I gdzie ten program? Wymazane. A, wymazane, no to super, dobrze. Jak wymazane, to już nie martwimy się. I teraz przejrzyj, czy wszystko zostanie naprawione, wszystko ustawione. Jak już zobaczysz, będzie taka cisza, spokój absolutny, to znaczy, że proces się zakończył. Już jest dobrze. Proces się zakończył. Dobrze, pięknie. W takim razie teraz ja przenoszę Anetę do naszej apteczki, kładę ją na stole operacyjnym, tobie daję okulary i czynię cię teraz chirurgiem fantomowym i daję ci całą wiedzę o Anecie. I teraz przejrzyj wszystkie jej organy, od zmysłów po cielesne i sprawdź, czy wszystko jest w porządku, żeby wszystko ponaprawiać, wszystko pousuwać. Głowy ściągam jej taką obręcz, siatkę taką przypomnianą programami. Bardzo dobrze. I od razu wszystko do słoneczka, a słoneczko wszystko spala na bieżąco. Oczyść cały jej umysł. Całą psychikę wyczyść jej. Czyściutki. Dobrze. Wątroba jeszcze czuję, że trzeba oczyścić wszystkie te organy. Tak, związane z trawieniem. Trawienny, tak jest. Wszystkie po kolei oczyść tam właśnie z grzybów, z kandida, z jakiegoś robactwa, obojętnie co by nie było. Złogi, kamienie. Zobacz, czy woreczek żółciowy nie ma kamieni też. Wszystko powywalaj do kubła,
a potem do słoneczka damy. Wyściółkę jelitową też jej zmienię. Dobrze. Żyłę też wzmocniłam. Dobrze. Oczyś jej też całą krew. Przez ładnie dotleniona. Dobrze. Posprawdzaj, czy wszystkie organy, wszystkie są w idealnym stanie. Przydatki. Też wymagają wzmocnienia. No, to napraw wszystko. Ja doprowadzam bardzo dużo czystej energii jej własnej z istnienia. To jest taka wiązka światła, a teraz tylko tą wiązką kieruj na te organy, naprawiaj wszystko, oczyszczaj, poudrażniaj. Że układ wydalniczy też wymaga. Dobrze. Reparacji. I serce uspokojenie, takiego wyciszenia. Dobrze, też oczyść. Wzmocnij serduszko. Już jest dobrze. Dobrze, ja teraz doprowadzam do niej czystą energię, jej własną czystą energię i światło z absolutu, z istnienia. Wzmacniam miliardkrotnie. One wpływają przez czakrę koronnej wnętrza, wypełniają ją, resetują i wzmacniają. Ona teraz staje się 10 razy większa i potężniejsza od swojego męża. Teraz przed nią stoi jej mąż. Zapytaj się jej męża, dlaczego nie ma dla Anety szacunku? Dlaczego ją okłamuje, poniża? Dlaczego to robi przy dzieciach? Ja słyszę, że ona sama nie ma do siebie szacunku. Ale to nie jest twoja sprawa. To, że ona nie ma do siebie szacunku, to nie znaczy, że ty masz ją tak poniewierać. Ja teraz otwieram taki ekran przed nim i on widzi, jak ją traktował. Ty też widzisz. Razem patrzycie na ten ekran i tam widać, jak on ją traktuje. No, zapytaj się, czy nie jest mu głupio, że ty to widzisz. Już się wstydzi. A widzisz, o to mi chodziło. Zapamiętaj sobie, nic się nie ukryje. Wszystko, co uczyniłeś komukolwiek, a szczególnie Anecie, to wszystko jest zapisane, to mogą wszyscy oglądać. Jeżeli będziesz ją tak traktował, będziemy wyświetlać ten film. Ten, który teraz oglądasz, będziemy wyświetlać wszystkim, twoim znajomym. Poznają ciebie, jaki jesteś. Rozumiesz? I bardzo zawstydzona. Klęknij teraz przed Anetą, przeproś ją i proś ją o wybaczenie. I obiecaj jej, że ją będziesz teraz dobrze traktował. Może nie stawał sobie sprawy. No to wiemy, że sobie nie zdawałeś, dlatego nie zabijamy cię, tylko dajemy ci szansę naprawy. Pamiętaj, że teraz już masz świadomość. Pokornie obarczam. I wpłyń na dzieci, żeby miały więcej szacunku. Za bardzo żeście poniżali Anetę i dlatego ona przestała mieć dla siebie szacunek, bo ona już nie wiedziała, co ma o sobie myśleć. Ale to wyście ją doprowadzili do tego. Pamiętaj, to jest ostatnia szansa dla was. Mówię, że czuję, że dzieci brały z niego przykład. Wiem, dlatego mówię o tym. Widzisz, ile żeś narobił zła? Teraz wszystko napraw. Już wiesz jak. Ponaprawiaj wszystko. I to jak najszybciej. Dobrze. Teraz ja oczyszczam Anetę z wszystkich niepowodzeń związanych z pracą. Tam wszędzie, gdzie były jakiekolwiek przerwy, jakiekolwiek blokady, usuwam wszystko, do słoneczka wysyłam, razem z tymi wszystkimi brudami, które oczyściłaś z niej, co były w kuble, wszystko do słoneczka i to wszystko
zostaje spalone, tego nie ma i nigdy nie będzie. A teraz ciebie, Iza, przenoszę na najwyższy poziom czystej świadomości i z najwyższego poziomu patrzysz na Anetę, na wszystkie jej poziomy, od samej góry aż do samego dołu. I zobacz, czy gdzieś są blokady, przerwy, jeżeli są, wszystko ponaprawiaj. To ponaprawiaj to wszystko, tak żeby był swobodny przepływ energii. Bo tu właśnie najważniejsze było naprawienie na tych wszystkich poziomach. Już wszystko jest naprawione i z tej strony, także jest wszystko dobrze. Już nabrała takiej nowej energii. Dobrze. Ja teraz ustawiam ich w ich mieszkaniu. Anetę i męża, dzieci. I teraz sprowadzam taką ich wszystkich czystą energię z istnienia, białe światło i srebrną taką energię. Wzmacniam ją. Te wszystkie nici się zwijają. Powstaje taki sznur DNA. On wchodzi przez ich czakry korony do ich wnętrz, wypełnia, połącza i oni wszyscy stają się taką kulą światła. Taką rodziną, prawdziwą rodziną, pełną miłości, spokoju, wyrozumiałości, radości, szczęścia. Taki pełne połączenie na wszystkich poziomach. Teraz to światło rozchodzi się na cały dom, resetuje stare zapisy, stare energie, usuwa wszystko i wszystko zamienia na światło. Wypełnia cały dom, rozchodzi się na zewnątrz i teraz robi się taka wielka przestrzeń dookoła nich. Ja ją zwiększam jeszcze 1000 razy. To jest bardzo duża przestrzeń i wszystko w tej przestrzeni jest czyste, tak jak oni. I nikt ani nic nie ma już teraz dostępu do ich przestrzeni. Ja zabezpieczam tą przestrzeń i ta przestrzeń już jest taka dla nich wieczna. I od tej chwili będą sobie żyli, doświadczali długo, długo i szczęśliwie. Zapytaj się, czy tak przyjmują. Przyjmują bardzo. Cieszę się, tak radośni. Dobrze. I takim zostawiam. Cześć, papa, wszystkiego najlepszego. I ich zostawiamy. I teraz przejrzyj i zobacz, gdzie są jakieś przerwy, zakłócenia. Ewy, od najwyższego poziomu do najniższego. Ma zakłócenia. Na jakich poziomach? Jeszcze takich tych pośrednich jakby. Pośrednich, dobrze. Słuchaj, ponaprawiaj te wszystkie, popodłączaj, żeby był normalny przepływ informacji, pousuwaj wszystko, co tam jest zbędne, co przeszkadza, ponieważ wszystko, co było, a nie jest, nieważne jest. I wszystko zabierasz do słoneczka. Jak są tam jakieś takie właśnie blokady, coś, zabierasz do słoneczka, podłączasz, przepuszczasz światło płynie i już dalej, i dalej. I wszystko pooczyszczaj dookoła niej, wszystko ponaprawiaj. Pouzdrawiaj wszystkie połączenia, relacje też między nią a mężem jej. Oczyś jej męża i za chwileczkę, jak ją już ponaprawiasz na wszystkich poziomach, to wtedy przejdziemy na wszystkie poziomy jej męża, żeby też ponaprawiać wszystko. Chodzi o to, że przy wszystkich podłączeniach wszystko się wyjaśni, wszystko się naprawi, wszystko zostanie wycofane. To wszystko, co ich spotyka, naprawi się i nie będzie już ich to męczyć i dręczyć. Ja doprowadzam do ciebie najczystszą energię. Jesteś teraz 1000 razy większa i potężniejsza. Masz potężną moc i bardzo z łatwością wszystko naprawiasz, usuwasz, podłączasz. I robisz przepływy. Dobrze. Teraz przenoszę ciebie na najwyższy poziom i z najwyższego poziomu patrzysz na wszystkie poziomy jej męża. I zobacz, gdzie tu są przerwy i ponaprawiaj też. Przerwy, blokady, ponaprawiaj wszystko. Znowu daję ci potężną moc. Jesteś znowu 1000 razy większa i potężniejsza. I wszystko naprawiasz.
usuwasz wszystkie blokady, przeszkody z ich konsekwencjami, połączeniami do słoneczka. Słoneczko to spala, ty podłączasz przewody, światło płynie, energia i już wszystko jest dobrze, wszystko samo się naprawia i wycofują się wszystkie te destrukcyjne rzeczy, które zaistniały wcześniej przez te blokady. I jest ekstra. Ja teraz oczyszczam obydwie te przestrzenie, resetuję i jest tam pełna równowaga i synchronizacja. Wszystko jest ponaprawiane, teraz to wszystko idzie na tą materię twardą i naprawia się wszystko na materii tej twardej. Wszystko się wyjaśnia, uwalnia się. Dokładnie, dokładnie o to tu chodzi. Tak jest. I teraz już jest wszystko dobrze. Dobrze, ja teraz zabezpieczam to wszystko i nikt ani nic już nie jest w stanie nigdy naruszyć ich w tej przestrzeni. I tak zostaje. I cześć, papa. W takim razie teraz jest przed tobą Kubuś, wnuczek Aliny. Zapytaj się Kubusia, co jest powodem, że nie czyta, nie pisze, nie rysuje. Co mu przeszkadza? No nie widzę, żeby on był z tego powodu specjalnie nieszczęśliwy. Ja tu widzę, że nachodzi mi taka myśl, że jakby jest nie z tego świata, w sensie z innej planety. Dobrze, ja teraz przenoszę ciebie i Kubusia na tą planetę, z której on przyszedł tutaj i jesteście teraz tam. I Kubuś cię teraz oprowadzi i pokaże ci właśnie, jaki tam był system, czy był jakiś system nauczania, jakie tam były prawa, o co tam chodzi. To była taka planeta, gdzie wszystko było eteryczne i telepatycznie się wskazywało wiedzę. I to są istoty bardzo wysoko rozwinięte, takie, którym nie potrzebne jest ani czytanie, ani pisanie. I on po prostu żyje jakby jeszcze tamtym życiem. Się porozumiewa jakby ze swoimi bliskimi. Właśnie telepatycznie, ale nikt go nie rozumie. Że tak jakby się nie przystosował tutaj do tego życia. Na ziemi. Tak jakby to było dla niego to wszystko nowe. Dobrze, zapytaj się Kubusia, dlaczego wybrał to doświadczenie? Dlaczego z takiej przestrzeni przyszedł tu na ziemię doświadczać, skoro to są tak dwa różne światy? Dlaczego? Jest tu emocjonalność, chodzi o te emocje. A, że chciał doświadczyć emocji. Aha, emocji. Emocjonalnego życia. Aha, dobrze. Zapytaj się Kubusia, czy on chce, żeby przekazać mu więcej wiedzy, żeby go uświadomić w kuli macierzy o prawach, obowiązkach, o tym, co tu jest ważne i jak tu, żeby doświadczać tych emocji, doświadczać tego, po co tu przyszedł, że musi brać udział. I w czym ma brać udział? Czy chce takiego pełnego uświadomienia? Mówi, że chce i że czuje nawet taką trochę presję. Dobrze, tak? Presja jest, bo go wszyscy tutaj nachodzą, wszyscy chcą go uszczęśliwić, wszyscy chcą z niego zrobić niewolnika, a okazuje się, że on jest, dopóki jest w tym stanie, nikt do niego nie dotrze, bo on nie rozumie, w pewnym sensie jakby nie rozumiał, czego oni chcą, nie? Dobrze. Kubusiu, w takim razie ja teraz przenoszę cię do tego momentu, w którym ty opuszczasz tamtą przestrzeń i jesteś jeszcze czystą energią, która chce doświadczać życia na ziemi. I w tym momencie ja sprowadzam przed tobą kulę macierzy, otwieram ją, ty wchodzisz do tej macierzy, ja zamykam. A w tej kuli macierzy jest cała informacja, całe kroniki Akaszy, cała wiedza związana z tym,
jak w tej materii, jakie tu są prawa, jakie obowiązki. Wszystko na temat tej przestrzeni. I teraz ta cała wiedza jest w ciebie wgrywana, uświadamiany jesteś po to, żebyś mógł tu w pełni doświadczać, żebyś mógł w pełni tu odczuwać emocje i sam, żebyś umiał, dokonywał pewnych wyborów. Właśnie a propos emocji, wiedzy, którą jeszcze będziesz tutaj sięgał, jest ta wiedza związana z tym, żebyś się nauczył czytać i pisać. I teraz dostajesz pełną wiedzę, pełną informację i całe nauczanie teraz wchodzi w ciebie. Nauczanie na temat pisania, czytania i wszystkich języków, jakie tylko będziesz chciał, o których pomyślisz, momentalnie będziesz miał bardzo dużą łatwość nauczania się. I już teraz są wgrywane wszystkie języki, wszystkie informacje, cała wiedza, jaka jest ci potrzebna na tym poziomie doświadczania. Ale czytanie i pisanie już w tobie aktywuje się od razu. I już umiesz czytać i pisać. I to pięknie. Ja jeszcze czuję, że jego ciało trzeba zabezpieczyć przed negatywnymi skutkami szczepień. Dobrze, momencik, dobrze, dobrze. Zaraz to zrobimy, tylko najpierw chcę, żeby jego świadomość teraz była w pełni czysta i w pełni uświadomiona. Teraz właśnie przez tą kulę macierzy. Od razu w tych programach dostarczam do ciebie specjalne programy, które są też wgrane, gdzie twój organizm będzie się oczyszczał automatycznie od wszystkich szczepionek, od wszystkich trucizn, od chemii całej, wszystkich konserwantów, barwników, to wszystko, co tutaj w tej przestrzeni będziesz jadł, pił, czy będzie się jakkolwiek do ciebie dostawało, w jakichkolwiek formach, czy zaszczyków, czy tabletek, czy czegokolwiek, to twój organizm będzie od razu neutralizował to i wydalał, czyli będzie to przez ciebie przelatywało, nie czyniąc tobie żadnej krzywdy ani szkody. To jest taki program od wewnątrz, na wszystkich poziomach. Jak już zobaczysz, że ta kula macierzy się otworzy, to znaczy, że on ma wgrane wszystkie programy. Dobrze. Teraz zapytaj się Kubusia, czy on rozumie już, o co chodzi. Rozumie. Widzę, że urósł tak. Emanuje takim blaskiem. Dobrze. Teraz zapytaj się go, czy on chce, żebym go zabezpieczył taką otoczką z jego własnej energii, żeby nikt ani nic nie skaził go z zewnątrz. Tak, potrzebuję tego. Dobrze, ja teraz taką sprowadzam czystą jego energię, ona otula go, robi taki dookoła niego kokon, to jest jego własna energia, jego własne światło, wzmacniam miliardkrotnie. I nikt ani nic nie może mu zrobić jakiekolwiek krzywdy. Od tej pory będzie Kubuś się teraz zachowywał tak, że wszyscy będą pełni podziwu, jaki ty jesteś mądry, jaki ty jesteś zdolny, jak wszystko potrafisz zrobić, jak wszystko potrafisz napisać, przeczytać, namalować, grać na instrumentach wszelkich, jakie tylko weźmiesz do ręki, będziesz teraz taki bardzo mądry, elokwentny, przez co będziesz wszystkich dookoła siebie zadziwiał, wszyscy będą tacy radośni z tego powodu, a ty się będziesz bardzo dobrze dzięki temu bawił. Przyjmujesz tak? Przyjmuję. Super, cieszę się bardzo. W takim razie wprowadzasz to już od tej chwili. Od razu zaczynasz pisać, od razu zaczynasz czytać, od razu zaczynasz śpiewać, od razu zaczynasz grać na wszystkich instrumentach, jakie ci w ręce wpadają. I teraz od tej chwili będziesz dzielił się wiedzą. Tą wiedzą stąd, skąd pochodzisz, ale i tą wiedzą, która jest tu na tej ziemi. Będziesz rodzinie, ludziom będziesz tłumaczył właśnie, że są inne światy i jakie są prawa tam i jakie tu.
Będziesz im o tym mówił, o czym wiedzą, o czym nie wiedzą i będziesz mógł im przekazywać. W ten sposób będziesz się jeszcze lepiej bawił. Obiecuję, że tak będziesz robił? Obiecuję. Cieszę się bardzo. Pamiętaj, Kubuś, mamy umowę. Chcę, żebyś zaczął to robić, żeby przestali cię wszyscy mądralińscy badać, faszerować świństwami i cokolwiek, żeby jakąkolwiek przestali ci robić krzywdę, dlatego że oni są nieświadomi i ci wszyscy psychologowie, nauczyciele mogą ci tylko krzywdę zrobić. Żeby ci tego nie zrobili, to wyjdź naprzeciwko nim, bądź mądrzejszy od nich, a wtedy będą cię słuchać, a nie będą ci krzywdę robili. Rozumiesz? Dobrze, cieszę się bardzo. W takim razie teraz wracasz do swojego środowiska. Pamiętaj, jesteś całkowicie wolną, czystą istotą z pełną wiedzą, która będzie służyła tobie do dobrej zabawy, a innym, żeby się cieszyli, że osiągnęli to, co chcieli. No, tak to działa. Dobrze, wszystkiego najlepszego, Kubusiu, cześć, pa, pa. W takim razie teraz przejrzyj i zobacz. Tak jest, takie za mało tych dobrych, takie jakby nierównowaga. Aha, teraz są przed tobą te bakterie, zapytaj się ich, co im potrzeba, żeby się rozmnożyły, żeby ich było więcej, co bardzo lubią. Że optymizm. Że jak będziesz optymistycznie myślała, to one będą sobie żyły. Aha, to znaczy, że... Czytania i zamartwianie się i skręcania sobie, a więcej takiego luzu. A, czyli na luzie one będą szczęśliwsze, radośniejsze i się będą bardziej rozmnażały? Mhm. Ale fajnie, dobrze. A lubią jakie środowisko? Kwaśne czy zasadowe? Słyszę zasadowe. Zasadowe lubią, aha. Zasadowe. No to co? To w takim razie teraz podłączam pod ciebie taką kroplówkę z zasadą i ta kroplówka wpływa ten płyn i otula całe twoje ciało i ich otacza dookoła. I jak oni się teraz czują w zasadzie? Cieszą się, powiem. Dobrze, to teraz wyłączam tą kroplówkę i już podłączam ci kroplówkę, którą zakwaszam twój organizm. Najmocniej jak tylko jest możliwe. I teraz puszczam tą kroplówkę i znowu ten płyn wchodzi na całe ciało, otula ich dookoła i oni pływają w tej zasadzie. Co się dzieje? Że nabrały energii. To jak? W zasadzie dobrze się cieszyły i w tym? W zasadzie się dobrze cieszyły, a kwas to już tak widzę, że tak pływają tak bezwolnie. Dobrze, to teraz coraz większe jest zakwaszenie organizmu, coraz jeszcze mocniejsze jeszcze, a teraz jest maksymalnie. I co się dzieje z nimi? One są takie jakby niepalone, się ruszać nie mogą. Teraz weź je wszystkie pozbieraj. Masz takie sito specjalne, pozbieraj je wszystkie ze wszystkich jelit, z całego organizmu i wyrzucasz je do słoneczka. Słoneczko je zjada i znowu wybierasz tym naczynkiem energetycznym i do słoneczka. Jak już oczyścisz cały swój organizm z nich, to mi wtedy powiedz. Ja teraz trzykrotnie wzmacniam kwasowość w twoim organizmie, zakwaszam na maksa, po to, że ten kwas nawet zabija wszystkie larwy. I teraz pozbieraj znowu tym naczynkiem wszystkie larwy i oczyść całkowicie całe wnętrze. Tak, tylko było. Widzisz? Te larwy zostawiły cwaniaki. Ale już nie ma nic. Wyzbieraj do słoneczka. Słoneczko wszystko spala, to nie istnieje i nigdy istnieć nie będzie. A teraz ja wyłączam tą kroplóweczkę i podłączam zasadę. I znowu teraz płynie do ciebie płyn i wypełnia, czyniąc twoje ciało. Teraz jest zasadowe. I co się dzieje teraz? Ciało nabiera nowej energii. Dobrze. I już jest teraz w pełni zregenerowane i oczyszczone.
A teraz przejrzyj swoje jelita. W jakim stanie są jelita? No, trochę były zapracowane, trochę się zmęczyły. Dobrze, to teraz wytwarzasz taki śluz. Ten śluz pokrywa jelita wewnątrz. Zabezpiecza i wszystko zakrywa, żeby nikt ani nic do jelit nie miał dostępu. A jelita są teraz w pełni ożywione. Są takie właśnie elastyczne. Pięknie, i już jest dobrze. W takim razie jeszcze przejrzyj u siebie, czy jest wszystko w porządku, czy jeszcze gdzieś coś jest do naprawy. No to cacy. W takim razie wracasz do źródełka z powrotem. Znowu w źródełku jest pełny reset wszystkich zmysłów i ciał. Jesteś oczyszczona absolutnie. Doprowadzam do ciebie twoją własną energię życiową, istnienia i twoje światło istnienia. I teraz wzmacniam miliardkrotnie. No. Łączą się w nić DNA, wchodzą w szakrę korony, reset wszystkich zmysłów, ciał, wszystkich poziomów. I podnoszę teraz wibracje twoich wszystkich komórek. 1000 Hz, 5000 Hz, 500 000 Hz, 1 000 000 Hz, 1 000 000 000 Hz. Co się dzieje? Czuję drgania. Bardzo dobrze. Jednocześnie spoko. Dobrze. W takim razie zostawimy cię w tym stanie, po to, żeby twoje ciało teraz ma tak potężną energię i wibrację, że jest w stanie bronić się przed jakimikolwiek intruzami, obojętnie co by nie było. Nikt ani nic do ciebie nie ma dostępu. Jesteś czystym światłem i tak zostaje. Przyjmujesz tak? Tak. Tak jest.